temu spotkaniu towarzyszyły jakieś większe nerwy niż zazwyczaj? No myślę, że początek taki troszkę nerwowy w naszym wykonaniu. Bramka w 17 sekundzie stracona, więc widać, że troszkę stres był. Widzieliśmy, o co gramy i na pewno też kibice, którzy przyszli, to mówię, troszkę nas później już ponieśli. Na początku na pewno ten stres był i myślę, że stąd się wzięły na początku te błędy. Chciałeś dzisiaj trafić bramkę numer 200? No chciałem, taki był plan, takie było założenie, ale no, tak jest przeważnie, że jak się chce za bardzo, to niestety nie wychodzi i no, ale mówię, jak mam strzelić 199, to 199 dla mnie najważniejsze, żeby zespół wygrywał, bo mówię, to co jakieś tam moje prywatne rzeczy, to schodzą na drugi plan, najważniejszy jest zespół. No i mówię, ma ta bramka wpaść, to kiedyś wpadnie. Czy jak mieliście już na swoim koncie 5 fauli, no skończyło się to potem, że jeszcze te faule na waszym koncie się pojawiły. Czy to był taki moment właśnie też nerwowy, czy no udało się go przetrwać i graliście mimo wszystko swoje? To znaczy, no był pewnie, troszeczkę nerwów było, no akurat chłopaki tak naprawdę w jednej zmianie zrobili 3 faule i to też taki był problem, że troszkę taka jakaś tam nerwowość w ich szeregach chyba była, ale zrobiliśmy zmianę za chwilę i jakoś unormowaliśmy, to strzeliliśmy jeszcze bramkę, także myślę, że te nerwy szybko opanowaliśmy. I najpierw nie o mecz, a to, co było przed meczem. Jakie były nastroje, jaka była motywacja, no bo no, wszyscy wiedzieli, że to był bardzo, bardzo ważny mecz. Na pewno podchodziliśmy do tego meczu, staliśmy się być mocno skoncentrowani w bojowych nastrojach, wiedzieliśmy, jaka jest stawka tego spotkania, wiedzieliśmy, że wygrana da nam prawie pewne utrzymanie, bo wiadomo, to nie jest jeszcze pewne, natomiast no mamy chyba dość w miarę bezpieczną teraz tą przewagę. No, staraliśmy się jak mogliśmy, wyszło całkiem dobrze, więc to chodzi, jeśli chodzi o przygotowania, chociaż pierwsza akcja niespecjalnie dobrze, to potem było tylko lepiej. No właśnie, bo w 17 sekundzie, jeżeli się nie mylę, straciliście bramkę, ale także szybko ją właśnie odrobiliście na remis, a potem to już chyba poszło, ale mam takie wrażenie, że w ostatnim meczu również z Dremanem było no, troszeczkę podobnie, rozkręcacie się po prostu, szkoda, że ten sezon zaraz się kończy? Może nie szkoda, bo zaczyna być bezpiecznie, więc myślę, że każdemu z nas był to bardzo ciężki sezon dla nas psychicznie, dalej jest jakby, więc ten odpoczynek każdemu z nas się przyda, no ciężko było tu nagle gonić i nie wiadomo jakie lokaty, walczyć nie wiadomo jakie lokaty. Na pewno szkoda, że nie zrealizowaliśmy naszego celu sprzed sezonu, nie awansujemy do playoffów. Natomiast najważniejsze jest w tym momencie utrzymanie i z tego się trzeba cieszyć i sezon się niedługo skończy, oczywiście ten zasadniczy. Będziemy czekać na kolejny i mam nadzieję, że następny rozpoczniemy tak, jak kończymy powoli ten, no bo wydaje mi się, ta forma nasza faktycznie idzie w górę. Czy to, że graliście dzisiaj na własnym parkiecie pomogło? Tak, zdecydowanie. Staramy się od jakiegoś czasu właśnie, żeby ta nasza hala, nasze parkiet, nasze boisko było taką naszą twierdzą, żeby tu się wszystkim zespołom, które tu przyjeżdżają, grało jak najciężej. I wydaje mi się, że to na początku sezonu nam nie wychodziło, czyli właśnie zdobywanie punktów we własnej hali. Może za bardzo chcieliśmy, może gdzieś tam stres przed kibicami. Zaczęło to teraz coraz lepiej funkcjonować i powoli faktycznie stajemy się taką bardzo trudnym terenem dla przeciwników. Tak na gorąco, jakie odczucia? Jest radość? Czy spadł ten przysłowiowy kamień z serca? No na pewno przede wszystkim duża ulga, że w końcu się udało, że w końcu nie musimy podchodzić do każdego meczu jak do meczu o życie. I na pewno ta końcówka sezonu będzie dużo spokojniejsza, choć jeszcze matematycznie nie mamy tego pewnego utrzymania, no to gdzieś tam w kuluarach można już powiedzieć, że jesteśmy niego bardzo blisko. No na pewno ta druga połowa dobrze nam się ułożyła, szybko strzeliliśmy 3 bramki i to nam pozwoliło potem spokojnie kontrolować grę, ale to nie był łatwy mecz. Zawsze pytam o założenia właśnie przed meczem, jakie były. Dzisiaj też zamierzam o nie spytać, no bo wiedzieliście, jak ważny to był mecz, z rywalem obok też w tabeli. Właśnie jakie były założenia? Założenia były takie, żeby dominować. Wiedzieliśmy, że Clirex będzie raczej grał niską obronę, trener nas na to uczulił. Musieliśmy uważać na kontrataki, tak naprawdę straciliśmy bramkę już w 20 sekundzie, więc te założenia szybko się posypały, ale to co najważniejsze, to utrzymaliśmy chłodną głowę, wytrzymaliśmy ten ciężki moment i potem już w drugiej połowie było dużo łatwiej, kiedy prowadziliśmy i mogliśmy kontrolować grę. Tak naprawdę na niewiele pozwoliliśmy drużynie z Chorzowa w drugiej połowie i spokojnie to zwycięstwo sobie dowieźliśmy. Ale w drugiej połowie były też akumulowane faule. Tak, no to jest zawsze taki smaczek futsalowy, który może odwrócić losy spotkania i bałem się o to, żebyśmy już więcej nie faulowali. Mimo tego, że gdzieś Clirex szukał tych fauli, już więcej rzutów karnych nie było, więc mogliśmy sobie spokojnie kontrolować z gry w przewadze, raczej niewiele zagrożenia stworzyli, więc dobrze, że tak to się dla nas skończyło, już więcej nie faulowaliśmy. Jakie były emocje przed meczem? No na pewno bojowe, wiedzieliśmy, że możemy tutaj urwać punkty.
I generalnie po pierwszej połowie wszystko się fajnie układało, bo był remis. Tylko nie przewidzieliśmy tego, że nam Sebastian wypadnie w połowie i już nie mieliśmy kolejnego zawodnika, a dla nas jeden zawodnik jeszcze taki, to tak naprawdę straciliśmy już 30% zespołu i ciężko było. Jeszcze pierwszą sytuację dostaliśmy na 3-2 i tak naprawdę mecz już się Legii ułożył. Byli rozluźnieni, bo tak gonili ten wynik. Tak w pierwszej połowie uważam, że mieli problemy, ale generalnie, no co, no wygrała drużyna lepsza. I niestety dla nas, nie wszystko już zależy od nas w tej lidze i broni nie składamy, będziemy dalej walczyć. Chyba również dyspozycja, jeżeli chodzi o bramkę, miała dzisiaj znaczenie, bo mam takie wrażenie, że Tomek Warszawski dzisiaj był w bardzo dobrej formie, a u was tego zabrakło, czy się mylę? Znaczy ja uważam, że to, co dzisiaj Kacper puścił, on wie, że mógł wybronić dużo tych piłek, ale on też bronił niemożliwe, na przykład krótki karny, później tam z metra wybronił taką piękną interwencję, miał rękami. Ale generalnie nie wiem, czy Tomek też miał jakoś bardzo dużo sytuacji. Nie były to jakieś u nas czyste, bo my mieliśmy tych sytuacji dużo mniej. Więc ja uważam, żeby gdyby Kacper był w swojej normalnej dyspozycji, bo on ma też lekki uraz, to ja myślę, że tutaj do końca by było fajne widowisko. No tak, już później, jak już Legia odjechała, no to już było po meczu i no i szkoda. No i takie święta się zapowiadają smutne. Jeszcze waszą szansę chyba upatrywaliście, gdy było już 5 fauli po stronie Legii. Tam jeszcze był taki moment, tylko minut zabrakło może? Chyba tej bramki, tego drugiego przedłużonego na 6-4. Wtedy może byśmy jeszcze poczuli wiatr w żagle. Ale już nie chciałbym chyba gdybać, bo nie strzeliśmy karnego. Gdzieś wszyscy zagrali i poczuli też fajną atmosferę na tej hali, bo to też trzeba podkreślić, że atmosfera była kapitalna. Fajnie jakby taki doping był na każdej hali, to wtedy na pewno rozgrywki jeszcze bardziej by nabrały takiej ogromnej wartości. Wiadomo, że to nie jest łatwy moment, dlatego najpierw spytam się, jakie emocje, odczucia wam teraz towarzyszą? No na pewno ciężko, bo tych kolejek do końca jest coraz mniej, a punkty nam uciekają. Coraz trudniejszej sytuacji jesteśmy, aczkolwiek jeszcze jest dalej wszystko w naszych nogach. No nic, walczymy dalej. Kolejny mecz, nie udało się dzisiaj. Myślę, że sytuacja nasza kadrowa, no to ma duże znaczenie i wszyscy widzą, jak to wygląda. Mimo tego no jakoś nie poddajemy się, staramy się w każdym meczu coś z siebie dać, ale no niestety no nie wychodzi. Walczyliście do końca, co było dzisiaj widać, te faule akumulowane, po których również trafiliście i próbowaliście trafiać te bramki. Co właśnie dzisiaj zadecydowało, że to jednak Legia wygrała? Więcej dobrej gry, więcej determinacji. Bramkarz, który bardzo dobrze u nich bronił. Po naszej stronie tego niestety zabrakło i wszyscy razem w defensywie zawaliliśmy ten mecz. Aczkolwiek były momenty, że mogliśmy tą wyrównaną walkę prowadzić, ale przy wyniku 2-2 tracimy Sebastiana Brockiego. No i ta gra jest coraz na niższych obrotach, tych sił jest coraz mniej. No i tak to się skończyło. Mecz rozpoczął się bardzo dobrze, bo w 17 sekundzie zdobyta bramka. Potem jak z waszej właśnie perspektywy przebiegał ten mecz? Pierwsza połowa była wyrównana, tak? Zakończyła się wynikiem 2-2. Był to wyrównany mecz w pierwszej połowie. Prowadziliśmy 1-0, 2-1. Schodziliśmy z wynikiem 2-2. No i na początku drugiej połowy Legia nas napoczęła. No i resztę już nie ma co komentować, wynik mówi sam za siebie. Po takim meczu co trzeba zrobić, żeby na kolejne, te kolejki, które jeszcze zostały, wychodzić zawsze z podniesioną głową? To jest pytanie do trenera, co trzeba zrobić. No, mentalnie na pewno nie ma łatwo, no, ale co zrobić? No, gramy tak jak gramy. Mamy taką sytuację, jak mamy, no, popłakać się nie popłaczemy, tak? No, trzeba się wziąć w garść no i dać siebie wszystko. No, co z tego wyjdzie, to zobaczymy.
No nic, no, gramy dalej i liczymy tam na jakieś swoje umiejętności. Ciężko coś tutaj powiedzieć.